. Dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj debatować. Na początku, proszę o wyciszenie telefonów, bo to może pomóc. Innowacje w branży mobility. To jest temat dzisiejszej debaty wprost. Będziemy rozmawiać zatem o elektromobilności. Jesteśmy w przestrzeni grupy saint działającej w celu making the world a better home. I o tym lepszym domu też dzisiaj będziemy rozmawiać. Kto jest ze mną? Na początku pozwolicie Państwo, że sam się przedstawię. Nazywam się Marcin Klimkowski, jestem dziennikarzem motoryzacyjnym od wielu lat. W tej chwili szefem działu motoryzacji we wprost.pl i będę miał przyjemność słuchać tego, co Państwo macie do powiedzenia. A gośćmi debatującymi dzisiaj, mówiącymi o elektromobilności będą Państwo, nie ja. Ilona Piwkowska, dyrektor generalna Sango Gobę. Security Transport Division w Żarach. Mateusz bardzo mi miło. Mateusz Figaszewski e Mobility Development and Market Intelligence Director. Ale w Solaris Bus Coach Tomasz Mucha, Head of Corporate and Product Communication w Mercedes-Benz Polska i Krzysztof Świerk, dyrektor zarządzający w Polskiej Izbie Motoryzacji. Dobrze. Chciałbym na początku dla porządku powiedzieć, że debaty na temat elektromobilności toczą się, hmm, nie wiem, czy jakbyśmy świat wzięli to niecodziennie albo kilka razy dziennie, i te wszystkie debaty są ważne. One nie są tylko po to, żeby sobie powiedzieć coś o tym, że idziemy w jakimś kierunku, tylko po to, żeby te kierunki zaznaczyć i być może wyciągnąć jakieś wnioski. Zarówno jako użytkownicy, jak i ludzie, którzy tworzą biznes. Zatem nie poruszymy w ciągu godziny całej, całej problematyki elektromobilności tego, co nas czeka, natomiast skupimy się na kilku wątkach, głównie biznesowych oczywiście. Po kolei chciałem Państwa poprosić, zaczniemy od Pani Ilony, o to, żeby, żebym ja usłyszał i Państwo oczywiście. Jak elektromobilność już do tej pory zmieniła biznes, który sam go prowadzi, i jak go zmieni? Jakie są pani przewidywania, co się zmieni, ale co już się stało? Elektromobilność jest to trend, zjawisko, tak, z którym mamy do czynienia od dobrych kilku lat. Jesteśmy producentem szyb samochodowych, przeszkleń samochodowych, i teoretycznie ta elektromobilność nas nie dotyczy tak? dlatego, że elektromobilność to jest nowy silnik, tak? bateria, to jest infrastruktura. I co elektromobilność ma do szyby? Ma bardzo dużo, tak? dlatego że e, dzisiejszą barierą dla, dla elektromobilności są zasięgi. Tak? Producenci samochodów walczą o to, żeby zasięgi były coraz większe. A do tego znaczenie ma waga, tak? waga pojazdu. Więc cała branża, również my, walczymy o to, żeby e, waga samochodu, waga komponentów montowanych w samochodzie była po prostu niższa. Do tego dochodzą jeszcze elementy związane z zarządzaniem termalnym, zarządzaniem jakimiś funkcjami termalnymi, tak, odgrodzeniem odczynków atmosferycznych, zmniejszeniem potrzeby na klimatyzację. Do tego są powłoki specjalnie nakładane na szyby po to, żeby ten komfort i zmniejszoną, zmniejszone... Po, zmniejszoną potrzebę klimatyzacji y, wprowadzić. W związku z tym, y, od wielu lat my już y, prowadzimy te działania, walczymy o to, żeby waga szyb była mniejsza, żeby szyby były y, 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 po prostu lżejsze, y, żeby one były wyposażone w dodatkowe funkcje. Tak więc to się dzieje od kilku lat i mam nadzieję, że producenci Druga samochodów część... doceniają Potwierdzę. nasze wysiłki. Druga część pytania, co przed Wami? To znaczy. W którym kierunku zmierzacie? No bo ja rozumiem, że zero gramów trzeba jeszcze nie może ważyć. Nie może ważyć, dlatego, że mamy tutaj barierę bezpieczeństwa. Z bezpieczeństwem nie uznajemy kompromisów, tak, to jest bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów. W związku z tym no, szyba jest fizyka, tak? Fizyki nie da się pominąć. Szyba nie może być zbyt cienka, bo wtedy te parametry bezpieczeństwa po prostu uciekają nam. Więc jest granica, tak, fizyczna to szyb, natomiast tutaj wchodzą jeszcze inne elementy, właśnie powłoki, tak, właśnie to, żeby poprzez funkcję szyby y, wspomóc również y, to, żeby systemy zamontowane w samochodzie po prostu mniej ważyły i mniej y, również y, zużywały energii elektrycznej. Tak? Jako poddostawca mhm. też działacie na konkretne zlecenie, po prostu i y, y, tutaj. Producenci w tym wypadku samochodów osobowych, ale nie tylko. I samochodów dużych, czyli autobusów i autokarów. To, to wy wymagacie tego, żeby, żeby ten produkt był dostosowany do tego, co wasi inżynierowie wymyślą. Dobrze, to teraz Tomasz Mucha. Panie Tomaszu, co już zostało osiągnięte a co przed, y, przed samochodami osobowymi w elektro, w, w mobility Przede wszystkim elektromobilność uzmysłowiła, że jest pojęciem na tyle wąskim ze względu chociażby na kwestie bezemisyjności lokalnej związanej z poruszaniem się pojazdu, że już dzisiaj wiemy, że pojęciem znacznie istotniejszym w przypadku całego sektora motoryzacyjnego jest zrównoważony rozwój. Dlatego, że mówimy tutaj nie tylko o tym cyklu użytkowania samochodu, w którym to ma miejsce ta emisyjność, ale również o produkcji tego samochodu, o tym, co z tym samochodem stanie się po okresie użytkowania czy chociażby z całym ekosystemem usług związanym chociażby z tą elektromobilnością, czy kwestiami ładowania i tutaj m, m, lekko nawiązuje do kwestii e, czystości energii, którą, którą pozyskujemy. To, co udało się e, do tej pory zrealizować, to na pewno w całym sektorze, ale to też za sprawą e, wymogów, które postawiła przed nami Komisja Europejska w przypadku Europy, że ten rok 35, rok e, kiedy będziemy musieli zakończyć produkcję samochodów e, spalinowych, konwencjonalnych, będzie rokiem, kiedy musimy być absolutnie, absolutnie gotowi na tę elektromobilność. Po drugie infrastruktura, która jeśli nie wysiłek motoryzacji no, po, może pozostawić na tym samym poziomie. To co w tej chwili się dzieje to jakby przejęcie przez firmy motoryzacyjne odpowiedzialności za budowę infrastruktury. Wiele marek motoryzacyjnych w tym Mercedes między innymi ogłosiły chociażby dwa tygodnie temu na na zakończonych targach Mobility w Monachium, że budują sieci własne. Tak? I znana jest pewnie wszystkim naszym widzom już sieć Ionity. Mamy również takie ładowarki w Polsce przy drogach autostradowych i ekspresowych. Będą również ładowarki marek motoryzacyjnych i to jest coś, co na pewno będzie nowością, jeśli chodzi o to, co do tej pory wiemy o motoryzacji. Mówiliśmy do tej pory o motoryzacji w Mercedesie, że po pierwsze musimy rozwijać się w zakresie elektromobilności. Dzisiaj w zasadzie od kiedy znamy przepisy Unii Europejskiej i datę, do której musimy się absolutnie zmodyfikować, to jest elektromobilność wyłącznie. Nie mamy innej drogi, a zatem... To, co się wydarzy z branżą, to będzie absolutne w przypadku samochodów osobowych. Jakby przełożenie wajchy na rzecz samochodów elektrycznych, bateryjnych. No, poniekąd przejściowym napędem może być chociażby rozwiązanie typu hybryda na wtyczkę, które, które jest, już, jest już dosyć mocno znane. Te baterie są w tych samochodach coraz większe. Na pewno, i tutaj jest ogromna perspektywa jeśli chodzi o motoryzację, podobnie jak 130 lat temu, kiedy silnik konwencjonalny trafiał do produkcji. Jest ogromna perspektywa rozwoju. Wspomnijmy sobie, jak wyglądały samochody spalinowe na początku XIX wieku. To pokazuje, jakie ogromne perspektywy są rozwojowe, jeśli chodzi o samochody bateryjne, czy to w zakresie składu tych baterii, czy w ogóle nawet materiałoznawstwa, tak jak tutaj wspominała właśnie pani dyrektor, które są przed nami i które mogą pozwolić samochodom być lżejszymi, bardziej optymalnymi, bardziej efektywnymi. Ja powiem tylko tyle od siebie, że jako dziennikarz jestem niezwykle podekscytowany tym wszystkim, dlatego że, tak jak moi koledzy, dlatego że my jesteśmy w środku rewolucji. No, nie każde pokolenie ma tę ten, ten, możliwość obserwować to na bieżąco. Dobre drogi i złe drogi, ale dobrze. To może teraz pan Mateusz Figaszewski powie, jak to jest z transportem publicznym, bo wiem, że Solaris zaopatruje... Coraz więcej miast, coraz więcej kontraktów, no bo ta branża, właśnie jeżeli chodzi o transport publiczny, bo tu mówimy nie o debacie na temat elektromobilności, tylko mobility w ogóle, poruszania się. Jeśli chodzi o transport publiczny, myślę, że ta elektromobilność ma się bardzo dobrze. Znacznie lepiej, ale oczywiście to nie jest w żaden sposób konkurowanie znacznie lepiej, bo znacznie łatwiej ją wdrażać właśnie w transporcie publicznym w porównaniu chociażby z samochodami osobowymi. Co to oznacza w praktyce? 10 lat temu na rynku niskopodłogowych autobusów miejskich, bo takie się w Europie sprzedaje, w zasadzie nie istniały. Seryjne rozwiązania, jeśli chodzi o autobusy elektryczne, autobusy bateryjne, autobusy bezemisyjne w miejscu użytkowania. Dodajmy, bo to oczywiście zawsze jest ta kwestia, skąd ten prąd do nich jest dostarczany. To jest odrębny, odrębny temat, ale dlatego mówimy o pojazdach bezemisyjnych w miejscu użytkowania. Dzisiaj autobusy bateryjne stanowią ponad 30% całego europejskiego rynku i widzimy, że ten trend bardzo mocno i dynamicznie rośnie w wielu miastach. Chociażby na ulicach Warszawy widzimy coraz więcej pojazdów bateryjnych, ale w Europie to już są setki, setki miast i tysiące takich pojazdów, które nie są wizją przyszłości, tylko są już teraźniejszością. W zasadzie dzisiaj każda aglomeracja europejska, jeśli jeszcze nie zakupiła autobusu bateryjnego, to ma w planach przejście na całkowicie bezemisyjny transport opa oparty na elektromobilności, ale ta elektromobilność w przypadku transportu publicznego może być różnie rozumiana. Różnego rodzaju technologie moją, mogą za tą elektromobilnością stać. No tak, bo bateria tak. lub wodór. Może no, być to ba pojazd to... bateryjny i to jest najczęstszy wybór, ale drugą takim filarem tej elektromobilności jest wodór, o którym mam nadzieję, że będę mógł troszeczkę więcej opowiedzieć, o, o, o stanie tego, tej technologii, która także bardzo, bym powiedział, dużym przebojem wchodzi no na rynek. Mi się, że jest trochę w autobusach łatwiejsze do, do zatankowania, do wprowadzenia, ale wrócimy tak, do tego. I właśnie chciałem U. jeszcze tę myśl bardzo. dokończyć, którą na początku powiedziałem. reprezentuje tę część jeśli m, m, rynku motoryzacyjnego, która może nie generuje dużych wolumenów, jeśli chodzi o ilości pojazdów, ale też m, poprzez specyfikę tego sektora. E, branży Automotive, którą reprezentuję, dużo łatwiej jest wdrażać te pojazdy bateryjne, ponieważ my doskonale wiemy, ile kilometrów dziennie będziemy potrzebować e, przejechać takim pojazdem bateryjnym w mieście. Znamy doskonale miejsce jego postoju, parkowania w nocy, w dzień, wiemy z jaką częstotliwością kursuje, ilu pasażerów zabierze na pokład, bo takie systemy też są obecnie powszechnie stosowane. I na tej podstawie możemy znacznie łatwiej wdrożyć te pojazdy bateryjne do codziennego e, użytkowania. Wiedząc to wszystko, czego często nie wiedzą producenci samochodów osobowych, to znaczy my nie wiemy, czy dzisiaj pojedziemy tylko do pobliskiego sklepu, czy na dalszą wyprawę, a to rodzi z kolei no, duże wyzwanie, jeśli chodzi chociażby o infrastrukturę ładowania. Mamy trzy osoby. Jeden temat i trzy różne spojrzenia, co tylko pokazuje, jak bogatym, e, bogatym zjawiskiem e, czy też, e, no nie wiem, po prostu częścią świata, częścią światowego biznesu jest branża e, automotyw, e, motoryzacyjna. Można spojrzeć na ten sam temat z trzech punktów widzenia, ale to dopiero trzy, a jeszcze mamy czwarty. Pan e, Krzysztof Świerk, Polska Izba Motoryzacji. Co zostało zrobione, a co jest do zrobienia? No przed nami na pewno bardzo duże wyzwania, bo jeśli mówimy o branży motoryzacyjnej, to dotychczas identyfikowaliśmy ją z pojazdami. E, obecnie e, niestety, ale branże muszą się łączyć. Znaczy, tutaj już po części padło w zakresie rozwoju technologii. Także dzisiaj szyba to nie jest zwykła szyba, tylko dzisiaj szyba to po części komputer. Który będzie również wspierał i wspomagał kierowcę w jego pracy, jeśli będzie ten kierowca oczywiście pracował w tym aucie, jeśli mówimy o kierowcach zawodowych dla jakichś dużych pojazdów lub użytkownika, jeśli mówimy tutaj o, o użytkowaniu pojazdów, więc branża ICT, która no niestety, ale w tym momencie chyba silniej wpływa na zmiany w motoryzacji niż sama ta tradycyjna motoryzacja. A branża elektroenergetyczna, bo mówiliśmy o tym tutaj, że Mercedes będzie budował swoje stacje ładowania pojazdów, natomiast do tych stacji ładowania pojazdów ten prąd musimy dostarczyć sieci elektroenergetycznych, tak? Więc tych wyzwań przed branżą mobilności jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o skomunikowanie aglomeracji, pewnie to będzie troszeczkę łatwiejsze, natomiast pamiętajmy, że Polska to nie tylko duże miasta, ale również e, e, Polska powiatowa czy Polska gminna. I tutaj będziemy mieli pewnie dużo Wyzwań. Tak? Te wyzwania, z którymi musimy sobie dzisiaj zapewne radzić, to e, z jednej strony wdrażanie nowoczesnych technologii, e, przygotowanie uczestników ruchu drogowego, aby mogli wykorzystywać te technologie, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że trzeba stworzyć całą infrastrukturę związaną chociażby z eksploatacją tych pojazdów. Tak? Jeżeli mówimy o eksploatacji, to będziemy musieli przygotować ludzi, którzy będą. Za te pojazdy odpowiadać, będą te pojazdy serwisować, a jest to zupełnie inna technologia. Jeżeli mówimy tutaj o battery electric vehicles, czyli o tych takich pojazdach tradycyjnych, elektrycznych, gdzie mamy tą baterię. Silniki elektryczne to już są troszeczkę inne kompetencje, jeśli chodzi o pojazdy wodorowe, czyli zasobniki wodoru, które przekazują ten wodór do generatora prądu, który zasila baterie, a baterie dalej zasilają silniki. To jest to również inna technologia, i będziemy musieli sprostać tak naprawdę nie tylko zbudowaniu całej infrastruktury potrzebnej po to, żeby tankować wodór, ładować pojazdy elektryczne, ale będziemy musieli je eksploatować, będziemy musieli poddać je gospodarce obiegu zamkniętego. To jest to, z czym dzisiaj duże koncerny też się mierzą, czyli raz wykorzystany surowiec będzie musiał wtórnie wrócić do obiegu i być wykorzystany ponownie. Jeżeli mówimy o bateriach, to nie mamy aż tyle pierwiastków metali ziem rzadkich, które pozwoliłyby nam na to chociażby, żeby te baterie wyprodukować w tak dużej liczbie, jaka jest potrzebna. Dla rynku elektromobilności. Stąd też tych wyzwań jest przed nami bardzo dużo, i na te wyzwania, czy na te pytania musimy znaleźć zarówno rozwiązania i działania po stronie tych, którzy wiodą prym w tej branży, czyli producentów, zakładów OEM-owych, czyli tych produkujących samochody, ale również, że tak powiem, ze strony regulatora. A jak wiemy to nie są tylko decyzje krajowe, ale to będą decyzje również na poziomie Komisji Europejskiej, uh, które już się dzieją, bo pakiet FIFO 55, który tu był wspomniany, który już jak gdyby wymusza chociażby na poddostawcach szyb, aby jak gdyby łańcuch był wyzerowany, czyli żebyśmy sumarycznie mieli zerową emisję. Więc. Nie, nie ten koniec emisji, tylko w całym łańcuchu. Tak, dobrze. Pada bardzo często słowo technologie i innowacje są tytułem tej debaty, ale technologie to jest to, co nad czym pracujecie. Jak bardzo te technologie już zostały wynalezione i czego czego szukacie technologicznie, nie biznesowo, bo biznesowo no to rozumiem, zrozumiałem, że przystosowanie się do elektromobilności trwa już od jakichś kilku lat, ale technologicznie. Znowu zacznę od Pani Ilony Piwkowskiej. Wyzwaniem dla nas są zmieniające się kształty samochodów, szczególnie tych, które poruszają się w dużych prędkościach, gdzie znowu konieczne są wymogi bezpieczeństwa, są normy, wymagania, od tego nie ma odstępstwa i to jest naszym priorytetem. Natomiast szyby są większe, szyby są o bardziej złożonych kształtach, bardziej aerodynamiczne, zmniejszające opory powietrza. Więc dla nas wyzwaniem jest to, żeby stworzyć szybę, która jest, ma idealne parametry optyczne, yy, natomiast jest większa, o bardziej skomplikowanym kształcie. I integrująca dużo różnych funkcji, w tym kamery, w tym czujniki, w tym funkcji ogrzewania. To jest skomplikowany proces. Tak? Szkło nie jest plastikiem, który bardzo łatwo się wytłacza. Tak? Tam są różnice temperatur, szczególnie tam, gdzie mamy zastosowane powłoki. Te temperatury są inne. Szkło się zachowuje w sposób trudniejszy, tak? dużo trudniejszy niż plastik. Więc większe szyby, tak? cieńsze szyby z powłokami. O bardziej skomplikowanych kształtach jest to wyzwanie, nad którym cała branża pracuje. Panie Tomku, technologie, które. Ja, ja, ja powiem, że miałem przyjemność jeździć samochodem elektrycznym reprezentowanej przez pana firmę z gwiazdą, i tam ta technologia jest już bardzo obecna, a teraz wiem, że do 2035 roku jeszcze całkiem dużo czasu, więc trudno mi sobie wyobrazić, co jeszcze. Oczywiście konstrukcja samochodu elektrycznego jest dużo bardziej efektywna, jeśli już przy założeniu wiemy, że będzie to auto napędzane tylko i wyłącznie bateryjnie, silnikiem elektrycznym. Tak jak tutaj e, wspomina Pani Dyrektor, projektowanie samochodów kompletnie się zmienia. Zmieniają się, zmienia się kwestie potrzeb związane chociażby z wydłużeniem e, zasięgu samochodu, czyli e, jego masą, e, współczynnikiem oporu powietrza, czy chociażby składnikami, z których, z których samochód budujemy. Mam to na myśli chociażby żeby kwestie optymalizacji masy tych, tych komponentów, z których, z których budujemy, budujemy samochód no i jakby ograniczenia fizyczne, z którymi mamy, mamy do czynienia czy chociażby technologiami, które dzisiaj, którymi dzisiaj dysponujemy. Bazujemy na większości bateriach litowo-jonowych i na pewno największym wyzwaniem będzie w najbliższych latach i tutaj motoryzacja jakby największe środki wykłada na R&D, żeby te baterie zoptymalizować. Pod względem składu, no, tak jak wspomniałem. Też przedmówca nie mamy takich bogactw metali ziem rzadkich, żebyśmy mogli wyprodukować odpowiednią liczbę chociażby baterii do, do, do tego, żeby pokryć potrzeby motoryzacyjne mobilności na świecie. Po drugie, ta masa baterii jest nadal dosyć, dosyć wysoka i wpływa na zasięgi samochodów. To, co się w najbliższych latach zmieni, to zmienią się zapewne wygląd, wygląd i proporcje samochodów. One zaczną wyglądać nieco inaczej, bo silnik elektryczny jako taki jest znacznie mniejszy niż. Spali można go umieścić w znacznie mniejszej komorze, dzięki temu wypracować znacznie więcej przestrzeni dla, dla pasażerów. Te samochody zapewne będą bardziej aerodynamiczne. Mercedes już dzisiaj może chociażby się poszczycić koncept karem, który w tej chwili jest testowany. EQXX to jest auto, które ma w tej chwili rekordowy współczynnik oporu powietrza. To jest 0,17 CD. Ale to nie wszystko, bo być może baterie na dachu, bo być może właśnie zmienione materiały, które testujemy, pozwolą na to, żeby jeszcze bardziej zoptymalizować. W tej chwili już chociażby możemy powiedzieć, samochody, które wstępnie prezentujemy na, na targach typu właśnie. Ja w Monachium. To są samochody, które za 2-3 lata wprowadzą kompletnie znowu nową jakość, jeśli chodzi o zasięg. 750 km w samochodzie kompaktowym będzie pewnego rodzaju standardem, który w Mercedesie będzie już osiągalny. Można powiedzieć zatem, że każdy kolejny rok jest ogromnym w tej chwili, ogromną zmianą i przełomem, jeśli chodzi o to, co motoryzacja będzie mogła, jeśli chodzi o technologię, wprowadzać. Bardzo duży niespodzianek przed nami na najbliższe lata. Ja na to liczę bardzo i myślę sobie, że to trochę jak z, y, oczywiście to porównanie jest tylko takie kolokwialne, jak z telefonami, że ktoś, nie wiem, na początku tego wieku telefon sprzed czterech lat to był naprawdę stary telefon i nagle się okazywało, że te technologiczne rzeczy były bardzo, bardzo szybkie. A w dużych pojazdach technologicznie jesteście... Na jaki, w jakim punkcie i co jest przed Wami? Myślę, że część wyzwań jest bardzo podobna do tego, o których wspominali przedmówcy. To znaczy, cały czas pracujemy nad rozwojem technologii bateryjnej, a więc poprawiamy parametry tych baterii. Mówiąc o parametrach, mam na myśli jak największe zasięgi na pojedynczym ładowaniu, a jednocześnie zmniejszanie masy pojazdu, nie tylko w obszarze bateryjnym, ale także innych komponentów. Tutaj, między innymi, prowadzimy taki wspólny mogę zdradzić, projekt badawczo-rozwojowy z firmą Sango B, jeśli chodzi o nowy sposób oszklenia pojazdu, który by jeszcze bardziej pozwalał zmniejszyć masę pojazdu i tym samym zwiększyć zasięgi. Też chciałbym wspomnieć o pojazdach, które być może dla wielu z Państwa słuchających tej debaty już odeszły w zapomnienie, ale to są trolejbusy, to są pojazdy, które były już zeroemisyjne 100 lat temu. I one w Polsce funkcjonują w zaledwie trzech ośrodkach, ale na świecie jakby rozwija się tę technologię, dlatego że dzisiejsze trolejbusy mogą być wyposażone w baterie i dzięki temu nie, mogą zwiększać obszar, na którym e, kursują bez konieczności rozbudowy infrastruktury. To jest bardzo ważny to czynnik. To było bardzo ciekawe. E, tak, to są nowe sposoby ładowania tych baterii, coraz szybsze, coraz mniej obsługowe, coraz bardziej zautomatyzowane. No i wreszcie ta technologia, o której już wspomniałem, ta technologia, teraz, wodorowa, teraz czas, yy, tak, ta technologia wodorowa, czyli y, jedną z odnóg tej elektromobilności jest ta technologia, która stawia na y, pierwiastek o bardzo wysokiej gęstości energii, jakim jest wodór, bardzo powszechny w przyrodzie który można łatwo przekształcać na energię elektryczną w procesie odwróconej elektrolizy. I to już się dzieje. Tego typu pojazdy już dostarczamy w zasadzie od 2014 roku. Niedawno podpisaliśmy kolejne duże kontrakty, między innymi dla Wenecji, dla Bolonii, na setki takich autobusów, co w naszej branży jest bardzo dużą, tak, dużą skalą zamówienia. I te pojazdy są tankowane wodorem, sprężonym wodorem, który jest w, real, w rzeczywistym czasie przekształcany na pokładzie pojazdu w energię elektryczną. Więc mamy nadal pojazd całkowicie bezemisyjny który jedyną rzeczą, jaką emituje do atmosfery, to jest trochę ciepła i para wodna. Zresztą to ciepło odzyskujemy do ogrzewania lub do chłodzenia takiego pojazdu, wykorzystując pompę ciepła. Także Tutaj jest też ten moment, chciałbym zapytać akurat właśnie pana, o ten moment, kiedy branża autobusowa ma łatwiejszy dostęp do infrastruktury, bo na przykład stację wodoru wystarczy umieścić w miejscu, gdzie garażują, czy do którego dojeżdżają autobusy, i to miejsce jest znane i stałe. W przypadku samochodów osobowych to miejsce nie jest znane i nie jest stałe. No wiadomo, że ładowarki pod pracą by się przydały, ale akurat w tej branży technologia wodorowa jest szybciej adaptowalna. Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o autobusy bateryjne, to to już dzisiaj się dzieje, to już jest codzienność i te punkty ładowania są w wielu miastach już zlokalizowane w taki sposób, aby taki autobus bateryjny w zasadzie mógł jeździć 24 godziny na dobę bez konieczności postoju na jakieś długie ładowanie. Natomiast jeśli chodzi o pojazdy wodorowe, rzeczywiście jednym z największych wyzwań to jest ta infrastruktura tankowania. Zarówno dla pojazdów dużych, tak, takich Nazwijmy to komercyjnych typu autobusy, tak, czy ciężarówki, ale także dla pojazdów osobowych. Natomiast taka większa idea, która stoi za, za tym, aby upowszechniać wodór jako paliwo dla mobilności, ale nie tylko dla innych aplikacji, również przemysłowych, jest właśnie to, że można e, dzięki wodorowi wytwarzać prąd lokalnie. To znaczy, stosując na przykład elektrolizery, zasilane zieloną energią z wiatru lub ze słońca, mamy całkowicie czysty łańcuch dostaw energii elektrycznej. Tak? Potrzebujemy tylko wodę, prąd i produkujemy wodór, który możemy magazynować w pojazdach lub innych zbiornikach, a potem przekształcać go na energię elektryczną. Więc to jest taka jeden, jeden z obszarów, jeden z celów wielu strategii rozwojowych firm transportowych, również naszej, aby upowszechniać tę technologię wodorową. To To teraz mam nadzieję, że Pan Krzysztof, dyrektor zarządzający w Polskiej Izbie Motoryzacji, już Tę rolę z, uh, patrzenia na to wszystko uh, globalnie, może pan przyjąć. Więc technologie, co zostało zrobione i jakie technologie um, rozwiną mobility w, w Europie, na świecie, w Polsce. Y Klamrą, pewnie tego nie jesteśmy w stanie spiąć, bo ja mam przyjemność na co dzień jesteśmy dopiero w reprezentować debaty, również Radę Sektorową do spraw kompetencji w przemyśle motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności. Radę, która powstała w 2018 roku, która skupia się właśnie na tym, w jaki sposób dzisiaj odpowiadać na potrzeby bardzo szybkiego rozwoju technologicznego. A mówiliśmy tutaj o aspekcie zasilania, czyli o tych wyzwaniach związanych między innymi z infrastrukturą, i z tym, co się będzie działo na pokładzie pojazdu, skąd weźmiemy te metale ziem rzadkie itd. Natomiast tu jest jeszcze bardzo istotny aspekt, ten, o którym mówiliśmy, też softwarowy. Tak? W dużych koncernach OEM-ach jest taki zespół w Polsce, nie będę tutaj wymieniał nazwy tego koncernu, natomiast budowany był przez e, osobę, która zarządza przez 20 ponad lat fabryką zlokalizowaną na Śląsku fabryką produkującą samochody i ta osoba stworzyła zespół młodych ludzi, którzy tworzą tak naprawdę systemy Związane między innymi z monitorowaniem kierowcy, ze wspomaganiem go. Uczą się tego, w jaki sposób kierowca reaguje na sytuacje stresowe do tego stopnia, że nawet sprawdzają wilgotność, która pojawia się na policzkach w momencie, kiedy mamy jakąś nagle awaryjną sytuację. Więc pojazd uczy się kierowcy, a potem wdraża odpowiednie technologie do procesu zarządzania systemami, takimi jak wspomaganie bezpieczeństwa czynnego, biernego, czyli chociażby systemy ESP, ABS-u i jeszcze bardziej złożone systemy, bo do tej pory je znaliśmy te nowe, one są już bardziej skomplikowane. Więc no, ta technologia no, będzie się rozwijać i żeby technologia mogła się rozwijać, bo mówimy tutaj, że my inwestujemy środki w R&D, tak? Natomiast R&D to nie jest coś, co jest piękną nazwą i jest ładnym biurem, to są ludzie. Tak i tych ludzi też nam potrzeba i o tym musimy pamiętać, że jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego kapitału ludzkiego, to yy, niestety ale konkurencja nas yy, przegoni. Jako Polska jako kraj, w którym branża motoryzacyjna jest dosyć silna, bo yy, rokrocznie mówimy o poziomie yy, około 8 do 10% yy, procent, yy, PKB. Jeśli jest chodzi o polska motoryzacyjnym gigantem, jeśli chodzi właśnie... Gigantem może nie, 80% znaczy gigantem w porównaniu z innymi może nie, o może w ten sposób, znaczy dla polskiego, dla polskiej gospodarki motoryzacja jest gigantem, tak? Natomiast my jako polska motoryzacja, czy motoryzacja zlokalizowana na terenie Polski, bardzo często są koncerny zagraniczne, e, musimy być świadomi tego, że Polska jest silna również rynkiem poddostawców osób, które oferują, czy to w łańcuchu tier 1, tier 2, tier 3, dostawy komponentów, elementów, części i tak dalej, na montaż, tak jak tutaj firma Stango dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie szyb, inni pozostawcy dostarczają inne części. No i tutaj to też jest wyzwanie i myślę, że nad tym wyzwaniem powinniśmy się też mocno pochylić, a bo polscy dostawcy, którzy dostarczają na przykład nie wiem, elementy układów wydechowych, niestety będą musieli się przebranżowić albo będą musieli i to jest kolejne pytanie i kolejny temat. Pytanie do Państwa. Kolejny temat dzisiejszej debaty, czyli kompetencje. Zacznę tym razem, jeśli Pani, pani Lona pozwoli, specjalnie od Pana Tomasza Muchy, a to dlatego, że reprezentuje firmę, która stworzyła samochód spolinowy. Co teraz? Nie wiem, czy będziecie komunikować to jako, jako coś, czym się warto chwalić. Żartuję oczywiście, bo będziecie. Mercedes-Benz 130 ponad lat na rynku i nagle okazuje się, że gdzieś tam setki, tysiące właściwie inżynierów, którzy pracują swoim rytmem. Ten rytm to czystsze silniki, cichsze silniki spalinowe. Tak naprawdę diesle, które już właściwie nic nie emitują, ale jednak i tak za dużo. I nagle ta rzesza ekspertów jest... Nie, niepotrzebna, ale no, trzeba coś zrobić. Kompetencje, czyli zapotrzebowanie na nowych, e, nowych ludzi, którzy będą w stanie pociągnąć ten biznes do przodu. Proszę pozwolić, że jeszcze na chwilę się zatrzymam przy tym trójkułowcu, To był 1886, ale w 1904 był Mercedes Elektryczny, pierwszy tego typu o nazwie Mercedes Electric. I wówczas uznano jednak, że, że ten napęd stwarza dużo więcej problemów, jeśli chodzi o rozwój z tytułu zasięgu, chociażby kwestii baterii. I zdecydowano się wtedy jako na bardziej efektywny, na tenże spalinowy. Więc absolutnie bycie innowatorem nie oznacza byciem innowatorem tylko i wyłącznie w samochodzie w samochodach spalinowych. Mercedes od wielu lat y, pracuje nad samochodami elektrycznymi, od wielu lat ma działy, które jakby badają napędy alternatywne. Tych, tych napędów alternatywnych y, bazujących i, i na wodorze, czy chociażby na, na baterii y, było kilka testowanych przez, przez ostatnie 20 lat. Y, I to, czego pan redaktor dotyka, czyli y, kwestie y, przebudowy potencjału pracowniczego, inżynieryjnego, one w jak od pewnego czasu w motoryzacji już się dzieją. My, tak jak wspominałem, od, od kilku lat co najmniej proponujemy, lub kilkunastu nawet, samochody elektryczne, natomiast ta strategia do skupiająca się tylko i wyłącznie na elektrycznych jest, powiedzmy, od stosunkowo krótszego czasu, więc jakby to, co się będzie działo w tej chwili w, w Europie w zakresie chociażby Kadr będzie na pewno rewolucją. Mamy tutaj nieco inną sytuację niż chociażby chiński przemysł motoryzacyjny, który poniekąd startuje od tej, tej technologii. My mamy sporo wiedzy i, i potencjału inżynieryjnego właśnie sięgającego do samochodów spalinowych. Niemniej, my też bardzo jasno mówimy o tym, że mając w perspektywie 2030 w przypadku Mercedesa, bo naszym celem jest do końca dekady przemianowanie naszej oferty na całkowicie elektryczną w przypadku aut osobowych, to zaznaczamy też zdecydowanie, że jeśli warunki rynkowe na to pozwolą. Wiemy o tym, że ta przyszłość motoryzacji jest bardzo Nierównomiernie rozłożona, w zależności od rejonów świata. Ale jest no to też globalną. Europa, Ameryka Północna i tak, e, Azja, to zupełnie inaczej. Kwestia szwinne. chociażby norm czystości spalin w WLTP nie jest taka oczywista, bo one obowiązują chociażby w Europie. Stany mają nieco inną normę, rozłożone jest to też równo, nierównomiernie w Stanach, samych jeśli chodzi o, 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 o te kraje związkowe, e, Rosję, Australię czy też Chiny. E, więc ten, ten przemysł rozwijać się będzie nierównomiernie. My w Europie poniekąd wyznaczamy te trendy, no bo mamy. Mamy takie, takie założenia. Natomiast faktycznie to, co się w tej chwili dzieje, to produkując, sprzedając co roku 2 miliony samochodów i w zeszłym roku 117 tysięcy, tylko i wyłącznie całkowicie elektrycznych, to pokazuje, jak bardzo ten potencjał produkcyjny musi się zmienić na tę chwilę. To jest dziewięć fabryk, fabryk produkujących samochody elektryczne na świecie, w tym jedna, jedna w Polsce na Dolnym Śląsku. I jak pokazuje fabryka chociażby w Jaworze na Dolnym Śląsku. Bardzo szybko jesteśmy w stanie to zrobić, korzystając tak naprawdę z lokalnego doświadczenia i wykształcenia kadr, które są kształcone na terenie, chociażby tutaj Polski, gdzie na Dolnym Śląsku stosunkowo szybko udało nam się zdobyć odpowiedni potencjał i wprowadzić regularną produkcję. Baterii do samochodów elektrycznych, jak i hybrydowych. Dlatego pewnie kolejne lata będą latami, gdzie będziemy obserwować rynek, będziemy dostosowywać tę ofertę. Natomiast na pewno, w momencie, jeżeli będziemy mieli zapotrzebowanie na klienta, który mówi o tym, że chce kupić samochód nie tylko elektryczny, ale także spalinowy, to takie samochody prawdopodobnie będą oferowane. My w Europie na pewno skupi skupimy się na elektromobilności. Pani Ilono, kompetencje, czyli zapotrzebowanie na nowych pracowników. Znowu ten, to, to, to samo zjawisko, czyli produkcja coraz lepszych, coraz lepszych przez dziesiątki lat, przez samą gobę szyb, ale nagle jest coś, co jest potrzebne nowego, ale gdzieś działacie w, w jakimś środowisku. Czy polskie firmy są na tyle innowacyjne, żeby pod dostawcy, żeby, żeby sprostać tym waszym wymaganiom, które są coraz wyższe, czy, czy jako, jako przedsiębiorstwa, które wam coś dostarczają? Pociągnę jeszcze na temat kompetencji, jeśli można. Tutaj panowie wcześniej dużo o tym mówili. Z fabryki, tak, ja zarządzam bazą wytwórczą, tak, fabryką. Fabryki mocno się robotyzują, automatyzują, więc... Inżynierów, techników na każdym poziomie, tak? technicznych kompetencji będzie nam brakowało. Więc te kompetencje są ważne. One są ważne nie tylko w, w, nie wiem, w bardzo bazowym procesie, tak? w tym naszym podstawowym procesie obróbki szkła, ale również w automatyzacji, w robotyzacji i przede wszystkim w IT. Tak, dlatego, że współczesny pojazd, samochód, czy autobus, czy pociąg, one są po prostu naszpikowane elektroniką. Elektronika jest po to, żeby pomagać kierowcy, żeby chronić pasażera, ale w niedalekiej przyszłości ta elektronika będzie. Pracować w dużo szerszym zakresie, bo mówiąc o zmianach, które się dokonują w miastach, tak, myślę, że to jest taki temat, na który warto poświęcić jeszcze trochę uwagi później. Tam tworzą się systemy komunikacyjne, tak, tam się tworzą systemy, które, gdzie ten ruch, musi być monitorowany, to już Pan Krzysztof, Pan Mateusz, wspomniał o tym, że monitorują ilu pasażerów wchodzi na pokład samochodu, tak, wyobraźmy sobie miasto, które monitoruje, gdzie powstają lokalne piki, tak, w komunikacji miejskiej i tam ta elektronika po prostu jest, to jest nawet nie tyle elektronika, co już, już ta inteligencja, więc te kompetencje są, bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. I my mamy świetnych inżynierów, dlatego że w fabryce nasi inżynierowie dokonują rzeczy niemożliwych. Ja bym nawet powiedziała, że na kłopoty jest Kowalski, tak? czyli polski inżynier. Potrafią przekraczać bariery, potrafią tworzyć wspaniałe, innowacyjne rozwiązania, ale tego zapotrzebowania będzie coraz więcej. Więc Dzisiaj, tak, mamy świetnych inżynierów, ale naprawdę możemy więcej, więc stwórzmy system, stwórzmy zachętę do tego, żeby te kompetencje w Polsce budować. Panie Mateuszu, czy w tym biznesie, w którym Pan działa, wyczuwacie brak jakichś kompetencji albo łaknienie do tego, żeby było tego więcej? Powiedziałbym, że jest to dużym wyzwaniem dla, dla naszej firmy, jak dla wielu innych. Biznes mówi ale to o bardzo tak, ale bardzo, bardzo, to jest właśnie bardzo ważny element myślę, tej debaty, ten, ten czynnik ludzki, bo bez względu na to, jak bardzo zautomatyzowane biznesy tutaj reprezentujemy, to za każdą firmą stoją, stoją ludzie, a w przypadku naszej branży, która produkuje pojazd bardzo mocno dostosowany do oczekiwań klienta, ten poziom automatyzacji jest relatywnie nieduży w porównaniu chociażby z takimi gigantami motoryzacyjnymi tutaj, jak. Firma, którą, którą mamy tutaj też, która jest reprezentowana w, w tym dzisiejszym spotkaniu, u nas ten czynnik ludzki jest niezwykle istotny i kwalifikacje tych osób są bardzo ważne. I tak jak jeszcze 10 lat temu potrzebowaliśmy na naszych liniach produkcyjnych czy w biurach technicznych więcej specjalistów, mechaników, tak dzisiaj są to częściej mechatronicy, a, a coraz częściej inżynierowie. E, rozwijający software, tak czyli rozwijający właśnie tę część bateryjną, elektryczną pojazdów. E, I to dotyczy także obsługi posprzedażowej. Tak. Nie zapominajmy o tym, że akurat w branży automotyw e, produkcja pojazdu na etapie dostawy, dostawców, Dobra. wytworzenia samego pojazdu to jest jeden element, ale znacznie dłuższy e, okres, którym, e, u, e, tak, którym producent jest odpowiedzialny, czy jego służy to okres użytkowania. W naszym przypadku jest średnio około 10 lat. I tutaj też musieliśmy całkowicie przebudować nasze Nasze zespoły, czy bardziej na nowo zbudować kompetencje tych zespołów, tak aby wiedziały, jak serwisować pojazd bateryjny, czy, czy wodorowy, to jest bardzo duże wyzwanie. I żeby temu sprostać, to jakby nie czekając na to, na te przemiany, które występują na rynku nie wiem, edukacji, czy przygotowania takich nowych członków naszych zespołów, sami zaczęliśmy współpracować zarówno na poziomie uczelni wyższych, między innymi z Politechniką Poznańską, otworzyliśmy taki. Program studiów dualnych na dwóch kierunkach inżynierii produkcji i elektromobilności, po to, aby te przyszłe kadry już Studio wspólnie tak, tak żeby wspólnie edukować tych przyszłych, e, przyszłych specjalistów i ekspertów tej branży. I także na poziomie e, tych e, zespołów produkcyjnych, współpracujemy tutaj z dwoma szkołami branżowymi, gdzie też prowadzimy wspólnie nauczanie w technice, w zawodzie mechatronika, tak aby ci młodzi ludzie, którzy wejdą za parę lat na rynek pracy już mieli odpowiednie kompetencje, kwalifikacje, ale także już praktyczne doświadczenie, ponieważ ci uczniowie też pracują w naszych, w naszych fabrykach i mogą już jednocześnie uczyć praktycznie swojego przyszłego zawodu. Panie Krzysztofie, no ja bym powiedział tak słysząc, że to w ogóle jest sytuacja idealna dla młodych ludzi. Po prostu mają robotę i będą ją mieli. No to y, czy wszystko jest tak y, kolorowe, jak, jak mi się wydaje, czy nie do końca? Znaczy my mamy to, Jeżeli chodzi o kompetencje, oczywiście pracowników. Obserwujemy to już od dłuższego czasu i mamy troszeczkę to zdiagnozowane y, w sposób y, mniej kolorowy niż pan redaktor powiedział. Znaczy jedna rzecz, która jest istotna, czy znaczy rozwój technologii już powiedzieliśmy, on będzie trwał i będzie ta dynamika jeszcze większa niż do tej pory spotykaliśmy. To było widoczne na telefonach. I rozwoju technologii, chociażby smartfonów. Tak? Z samochodami będzie to samo. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie na aspekt kształcenia, tak zwanego formalnego, czyli tego kształcenia, o którym tutaj wspomniał Pan Mateusz, że Państwo pomagacie czy wspieracie placówki, e, szkoły ponadpodstawowe, kształcące zawodowo czy branżowo, jak teraz się zwykło mówić, i e, uniwersytety techniczne czy politechniki w ramach studiów dualnych, czy kształcenia dualnego, czy przyjmowania na staże, praktyki, tych form tam jest mnóstwo, nie? A, natomiast jeżeli sobie popatrzymy na sektor biznesu, to on jest dynamiczny i tą dynamikę zauważamy. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na sektor publiczny, to tej dynamiki aż tak dużej nie ma. Tak? Jeżeli popatrzymy sobie na to, że mówimy, że potrzebujemy automatyków, czy mechatroników, czy na przykład techników elektromobilności, to bądźmy świadomi, że wdrożenie takiego zawodu technik elektromobilności to jest po pierwsze przygotowanie podstawy programowej, to muszą zrobić jacyś eksperci w ministerstwie, czy przy ministerstwie, to trwa rok, tak? Potem robimy rekrutację na ten kierunek, to najczęściej trwa też rok. Musimy znaleźć nauczycieli, e, pomijam, że ich znaleźliśmy, tak? E, kształcimy tych techników, to trwa 5 lat, czyli jeżeli dzisiaj zdiagnozujemy potrzebę, to pierwszych absolwentów uzyskałem po 7 latach. Czyli ta reaktywność jak gdyby systemu takiego formalnego ona jest dosyć niska. Tak? więc musimy tutaj działać w obszarze zwiększenia dynamiki, dostarczania kompetencji na rynek. I takie działania też się dzieją. A Polska Izba Motoryzacji y, realizuje takie projekty. A konkurs nie tak dawno został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Y, konkurs nazywa się Branżowe Centra Umiejętności. A są to, czy będą to centra, które mają z jednej strony y, troszeczkę y, korzystać z tych modeli, które są wypracowane y, chociażby na zachodzie. Tak? Ja, ja sam miałem przyjemność pracować wcześniej w koncernie motoryzacyjnym. I byłem tak zwanym Macubis, czyli Ausbildungs, w Centrum, czyli w takim centrum kształcenia w Niemczech. Miałem przyjemność się kształcić. I teraz te centra mają być zarządzane nie tylko przez podmioty publiczne, czyli nie tylko przez szkoły, ale one muszą być w ścisłej współpracy z organizacjami branżowymi. Czyli jeżeli powstanie takie centrum, a taki projekt. Piszemy chociażby na elektromobilność niedaleko właśnie fabryki Jawora, znaczy Mercedesa w Jaworze, czyli to jest miasto Wrocław. Mamy też inne BCU, które na przykład w Jawożnie będzie powstał przemysł motoryzacyjny, mają tam powstać jak gdyby takie laboratoria, symulacyjne linie produkcyjne, które przygotują osoby w dosyć dużej dynamice, czyli w krótkiej perspektywie czasu do wykonywania danych zadań zawodowych w zakładach pracy. A dlaczego to nie jest możliwe w strefie publicznej? No, strefa publiczna charakteryzuje się tym, że jeżeli dzisiaj Solaris, Mercedes będzie potrzebował 40 specjalistów w danej dziedzinie, to my musimy ich dostarczyć w ciągu miesiąca, maksymalnie, nie wiem, 3 miesięcy, pół roku i tak dalej. Co to oznacza? Szkoła ma do dyspozycji kadry. Nauczyciele nie znają państwa technologii, jeszcze długo, długo pewnie je znać nie będą. Więc w tym momencie musimy to robić współpracy z biznesem. Czyli biznes musi dać trenerów, być może sfera publiczna da miejsce, plus wyposażenie, które będziemy mogli rozbudować i będzie to działało w sposób bardziej dynamiczny i bardziej elastyczny, tak? Takie centra dotyczące chociażby elektromobilności, one w Polsce są, one są co prawda ukryte bardzo głęboko, bo one są schowane w dużych fabrykach koncernów zagranicznych. I tam na potrzeby, że tak powiem, kształcenia pracowników takie szkolenia się odbywają, tak? Albo ci pracownicy bardzo często gdzieś w sposób mobilny przemieszczają się pomiędzy fabrykami po to, żeby uzupełnić te swoje kompetencje. I o ile jeszcze raz podkreślę, biznes jest całkiem dynamiczny, również w zakresie podnoszenia kompetencji, to musimy w tym momencie wesprzeć y, strefę publiczną, z uwagi na to, że tak naprawdę wszyscy na to płacimy podatki, to są wszystko nasze pieniądze, jeżeli one mają być wykorzystywane w sposób racjonalny, to musimy się w to włączyć. Zarówno w aspekcie kształcenia dualnego, tak jak tutaj pan Mateusz wspomniał, że państwo realizujecie takie chociażby studia, jak i brania tych uczniów na staże, jak i kształcenia tych nauczycieli, bo gdzie oni mają się kształcić na fabrykę, raczej nie wszędzie no zostaną to nie pomaga. Teoria tutaj nie pomaga, musi być to połączone z praktyką. Mówimy o kompetencjach, a kompetencje to nie tylko wiedza, ale to wiedza i umiejętności, tak? Plus bardzo często kompetencje społeczne. Natomiast ja chciałem Państwu jeszcze podkreślić jeden bardzo ważny element, który my też zdiagnozowaliśmy i Państwo pewnie jako biznes te, też to diagnozujecie. Mamy do czynienia z zupełnie innym pokoleniem młodych ludzi na rynku, tak? To jest kolejny problem. Znaczy mieliśmy kiedyś starsze pokolenie, nie będę mówił tutaj o x-ach, y-ach, z-ach i tak dalej, Państwo to doskonale wiecie. Natomiast chodzi o to, że my musimy budować również świat wartości zasad, tak? Znaczy ci ludzie muszą zrozumieć, Making że... Tos... The world a better home, home to, dokładnie to tak. To I teraz do tego trzeba stworzyć też warunki, abyśmy ten etos pracy budowali, bo jeżeli dzisiaj ja słyszę od firm, które chociażby współpracują z Mercedesem, między innymi ze wspomnianej fabryce w Jaworze, które odpadają właśnie za procesy utrzymania ruchu jest bardzo skomplikowany proces. Oni tam mają reakcję 120 sekund na to, że jeżeli wystąpi usterka na danej linii, czyli coś się zapali, że jednak jakiś czujnik nie zareagował, linia stanęła, to oni mają 120 sekund na interwencję, czyli muszą dobiec do tego miejsca, odbić się kartą i przystąpić jak gdyby do naprawy, tak? Czyli tak działa utrzymanie ruchu. To jest zaabsorbowane w jednej, w jednej z jednej Ja pamiętam jak słyszałem prezesa tej firmy, który mówił: "Ja jestem w stanie wewnętrznie nauczyć ich tych wszystkich aspektów technicznych", tak? Natomiast Dajcie mi osobę, która będzie chętna do tego, żeby zdobywać kompetencje, będzie odpowiedzialna, będzie sumienna, będzie pracowita i tak dalej, i tak dalej. Tam ten pakiet wartości czy, czy umiejętności tych miękkich i tak dalej, był wskazany, no to wtedy jak, naj, jak najbardziej oni są też ready do tego, żeby to zrobić. Tak? Tylko, że ja. Też zawsze wracam do tego, szanowni państwo, ja miałem przyjemność być w swojej karierze zawodowej również dyrektorem szkoły, pracowałem z nauczycielami i y, ja uwielbiam y, ten zawód, y, uważam, że to jest najwspanialsza praca, jaka może być, natomiast te osoby bardzo często tam na dole są zdemotywowane lub nie posiadają odpowiednich umiejętności. Znaczy zamykając jak gdyby to, co chciałem powiedzieć, jak ktoś, kto nie potrafi pracować i współpracować w zespole czy, czy, czy w grupie ma kogoś nauczyć pracy w grupie. Tak? Więc my musimy też zadbać o kompetencje tych, którzy są dzisiaj trenerami, coachami itd. Tak to, to nie jest zwykły nauczyciel, wesprzeć ich w codziennej pracy, tak? odpowiednio, że tak powiem, stymulować w tym, żeby oni byli chętni do tego, aby z tą młodzieżą pracować, i wtedy dostaniemy to, co chcielibyśmy dostać jako biznes. Taka prosta recepta. To jest, myślę, że możemy powiedzieć swobodnie, że to jest jakiś rodzaj megatrendu, który będzie, czyli współpraca biznesu ze strefą publiczną. I dlatego też zwracam się do pani Ilony. Jakie są te megatrendy, które wpływają na całą branżę mobility? Rozmawialiśmy dzisiaj bardzo dużo o elektromobilności, tak? To jest zdecydowanie ten trend, który jest związany z gospodarką, z transformacją energetyczną, tak? Z zielonym ładem. I przyszłością planety, tak, troską o planetę, ale jest kilka innych trendów, nawet powiem nie trendów rewolucji, tak, właśnie ta rewolucja cyfrowa, a powiem mocniej, to już nie jest cyfrowa, bo po cyfrowej już jesteśmy. Dzisiaj to jest rewolucja sztucznej inteligencji. Słyszałam gdzieś wyczytałam ostatnio, że nawet jest firma, która swojego szefa, tak, zatrudniła sztuczną inteligencję, żeby być CEO w firmie. No więc, tak, to jest rewolucja, zdecydowanie. Nie wiem, jakbym rozmawiał o podwyżkę z takim no, Muszę to, to pomyśleć, ale to podoba. Ale jest dostępny 7 dni, 24 godziny, więc Właśnie. to też jest, to też jest Tym tak ciekawe. Ale wracając do, do tematu, sztuczna inteligencja, rewolucja sztucznej inteligencji, ona jest już dzisiaj, tak? My się z nią zmierzamy, na razie jej troszeczkę boimy, zastanawiamy się, w którą stronę to podąży, natomiast... Nasze potrzeby tak, są takie, że ta sztuczna inteligencja nam naprawdę pomoże. Na, dzisiejszy, na dzisiejszym etapie sztuczna inteligencja pomoże nam przejść pewne bariery. I to jest jedna tak, z, z rewolucji. Są też megatrendy związane z urbanizacją. To już jest, to jest ewolucja, tak, to już od wielu lat postępuje. i Wydaje się, że ten przyrost jest taki bardzo spokojny, bo w, w tak od 20 roku do 2030 roku od 2020 do 20, do 30 populacja w miastach ma się zwiększyć o 3%, tak? Wydaje się, że to jest niewiele, ale jak policzymy sobie ile to jest 3%, to jest 700 milionów ludzi. 700 milionów ludzi, które przybędzie do miast. Miasta już dzisiaj mają problemy z zagęszczeniem transportu, z komunikacją, Dusimy się w spalinach, więc elektromobilność tak, ale to jest jeszcze wiele innych rzeczy. Tak? Ludzie kochają podróżować, kochają się przemieszczać, no muszą się przemieszczać. W związku z tym jest duży megatrend związany z tym, że miasta zmieniają sposób komunikacji i rośnie rola transportu publicznego. To jest, to jest bardzo bardzo Dlatego ważny jest megatrend. Z nami pan Mateusz. Tak, który też w, w całej branży mobility może pewne zmiany spowodować. Tak? Samochody osobowe, które cały czas są i będą, tak? ale rosnąca rola transportu publicznego, autobusy, tramwaje, metro, ale również pociągi. Tak? Pociągi i te regionalne, i dalekobieżne. Ten system jest coraz bardziej popularny. Bo jest wygodny, tak? bo skraca czas dotarcia, bo podróż jest bardziej komfortowa, mamy więcej czasu dla siebie. I to jest ten megatrend, któremu my się przyglądamy bardzo mocno, jako producent szyb do pojazdów, właśnie użytkowych, często do pojazdów w transporcie publicznym. Bardzo nas ten trend cieszy. Tak? Więc to są też elementy, które musimy brać pod uwagę tak, w naszym rozwoju, w naszych planach rozwojowych. Panie Tomaszu, to jest też tak, że takie firmy na rynku od, 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 od zawsze, tak można powiedzieć, jak Mercedes też te, tym trendom się przyglądają i na przykład inwestują, tak jak Pan powiedział, bo już wspominaliśmy o Ionity, o, o transporcie publicznym, bo ma Mercedes swoje udziały w różnych, różnych firmach, które zajmują się czymś więcej niż tylko samochodem osobowym. Takim rozumianym, że wsiada człowiek rano, jedzie do pracy i ma samochód osobowy, lepszy lub gorszy, to już jest kwestia budżetu. Ja faktycznie reprezentuję tylko akurat działkę samochodów osobowych, Mercedes-Benz. Faktycznie portfolio produktów, nazwijmy to, które są oferowane, sięga od najmniejszych aut do, do, do transportu indywidualnego po, przez autobusy po, po, po ciężki transport. Ostatnie lata i chociażby pandemia pokazały, i tutaj zresztą pan redaktor o tym bardzo ważnym aspekcie wspomniał, że wolność jaką oferuje motoryzacja indywidualna jest bardzo ważnym aspektem, który prawdopodobnie Pozostanie, tak? bo ona oferuje nam tę możliwość podróżowania i to jest jedna z spraw, które nabyliśmy te kilkadziesiąt lat temu i zdaje się, że nie tak szybko będziemy chcieli je jako, jako ludzie oddać, bo lubimy to podróżowanie. Faktycznie prawdopodobnie model tego, tego korzystania z mobilności będzie się zmieniał i to pokazują chociażby problemy dużych miast. Nawet tutaj, gdzie dzisiaj prowadzimy debatę w Centrum Nauki Kopernik, mamy samochód Mercedesa, który chociażby odwołuje się do kwestii autonomizacji i tego jak w metropoliach zatłoczonych miastach, których będzie przyrastało i tych mega metropolii też będzie znacznie więcej, radzić sobie z problemami mobilności, chociażby tej, tej indywidualnej i jak chociażby wykorzystując komunikację między samochodami, między samochodem a pieszym, wykorzystywać technologię do tego, żeby optymalizować ten, ten transport i przemieszczanie się w przyszłości, czyli oddawać to prowadzenie chociażby autonomicznemu autu, czy też decydować, w którym momencie korzystamy z komunikacji publicznej. To się na pewno, To się na pewno będzie zmieniało. Mercedes jest o tyle marką specyficzną, że szereg naszych klientów kupuje Mercedesa ze względu nie na potrzebę mobilności, ale ze względu na chęć posiadania Mercedesa. I tutaj mówimy o jeszcze innych ważnych rzeczach. I takim megatrendem, który ze strony Mercedesa mogę tu wymienić, jest na pewno trend związany z wykorzystywaniem i... Nabywaniem dóbr luksusowych. O, to jest związane nie tylko z kwestiami jakby bogacenia się w społeczeństw, ale też lokowania kapitałów w dobra, które, które dają zaufanie co do tego, jaką, jaką wartość przyniosą czy zwrócą w przyszłości. No Pandemia też pokazała, że to się dzieje, tak? Tak, tak nawet nawet to, co działo się w kwestii pandemii, jeśli chodzi o, o motoryzację, pokazało, że Ku naszemu zdziwieniu sprzedaż samochodów Mercedesa nie spadła. W ogóle dóbr e, więc... luksusowych na całym świecie. Tak, i, i, i tu mieliśmy nawet ten sam przykład w Polsce. Więc jakby wracając do megatrendów, na pewno elektromobilność, na pewno oprogramowanie i chociażby te dwie ostatnie wymienione przeze mnie, te dwa aspekty, to są wręcz filary, jeśli chodzi o rozwój Mercedesa w najbliższych latach. Transport publiczny megatrendem jest, i to was chyba cieszy bardzo. Bo wydaje mi się, że, że jakby te, też te, ta sprawa pokoleniowa jest tutaj bardzo istotna. W dużych ośrodkach myślę albo mm, usłyszę to. To, to. Rzeczywiście ta zmiana pokoleniowa y, bardzo mocno jest też zauważalna w tych trendach transportu publicznego, który często jest nazywany nie wiem, mobilnością współdzieloną. Tak? Bo nie mówimy tylko o autobusach, ale i innych formach przemieszczania się, również o samochodach osobowych. I ten trend mocno obserwujemy, i tak jak tutaj Pan wspominał. O tej swobodzie e, przemieszczania się indywidualnej wolności wyboru, tak coraz częściej bardzo m, duża część młodej generacji e, jako swobodę wyboru e, w kontekście mobilności uznaje to, że nie musi posiadać tego pojazdu, którym podróżuje. I to jest ta, ta wolność, że nie musi być właścicielem. E, środka przemieszczania się po mieście, tylko może swobodnie o tym decydować. I to jest taki jeden z trendów, który się nazywa Mobility as a Service, czyli jakby aplikacja nam wytyczna. No, tak, motoryzacja. Aplikacja tak dawna i mówi absolutnie nam. Absolutnie. W jaki sposób? W, czy to najkrótszy, czy najbardziej efektywny ekonomicznie, czy czasowo dotrzemy z, punktu, dotrzemy z punktu A do punktu B i to jest często ta właśnie mobilność łączona, tak? Część trasy pokonamy pieszo, część trasy pokonamy rowerem miejskim, hulajnogą coraz częściej elektryczną, część tak zwaną komunikacją liniową, czyli metrem, tramwajem, czy, czy autobusem i coraz, i to jest ogromny trend, który obserwujemy na rynku i to też wymusza na przewoźnikach, na tych podmiotach, które oferują tę usługę transportową, ogromne zmiany nie tylko w kontekście floty jaką realizuje ale także sposobu jej działania coraz częściej mamy tę mobilność on-demand czyli na żądanie tak to ten to nie my czekamy na autobus tylko autobus czeka na nas i my go przywołujemy do miejsca z którego chcemy się gdzieś przemieścić to, to już oczywiście pojawia się na rynku takie rozwiązanie ogromnym trendem w, w Naszej branży jest też, są pojazdy autonomiczne i tutaj znowu ta przewaga tych pojazdów bardziej przewidywalnych czy programowalnych, jakimi są pojazdy no, transportu publicznego. Prawdopodobnie pierwsze takie całkowicie pojazdy pojawią się na strefach zamkniętych, czyli w strefach zamkniętych, czyli na przykład na terenie zajezdni. Tam już nie będzie potrzebna obsługa fabryk, lotnisk. fabryk, fabryk lotniska w Japonii, tak. tak. No tam były właśnie, pierwsze właśnie. takie testy tak. dużej Wioski ilości pojazdów. Lotnisk, właśnie, kampusy, tak, to będą pierwsze mhm. miejsca, a później pewnie docelowo ta, te autonomiczne pojazdy coraz częściej zaczną pojawiać się w naszych ulicach. Oczywiście transport, ulicy. oczywiście motoryzacja mhm. rozumiana tradycyjnie, czyli samochody osobowe, jest. Bardzo, bardzo innowacyjna w, też w tej strefie, ale publiczna ma bliższy i łatwiejszy dostęp do tego, żeby to wykonać, żeby to po prostu zrobić. Zazwyczaj ze względu na swoją specyfikę tego ekosystemu transportowego, ten transport publiczny ma tę przewagę, że pracuje na mniejszej, na mniejszej populacji pojazdów, tak dużo bardziej przewidywalnej, dużo łatwiejszej do zaprogramowania tak w całym łańcuchu te, tej usługi niż transport Taki prywatno-osobowy, ale oczywiście ta, ten transfer technologii jest w obie, w obie strony. Często coś, co po raz pierwszy jest wykorzystywane w transporcie publicznym, przenika później do tej. Powiedzmy, no motoryzacji regulacje prywatnej. Prawne i, I też rzeczywiście i w drugą stronę. Tak? Masa, z tego co wiem, to Mercedesy autonomiczne już są i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, tylko że jeszcze prawo i jeszcze parę innych rzeczy. Tak. E, dobrze, szanowni państwo, moglibyśmy naprawdę rozmawiać. Ja bym mógł was słuchać bardzo długo i dużo dłużej niż, niż nam czas na to pozwala, ale pomyślałem sobie, że e, no właśnie, czas się kończy, zatem e, chciałem zapytać. Na koniec, oczywiście o podsumowanie, o to, co byście chcieli powiedzieć na temat mobility, wszyscy tutaj zgromadzeni. Natomiast, czy jeżeli i tak podprowadzę trochę, jeżeli spotkamy się tutaj w tym samym gronie za pięć lat, to będziemy w zupełnie innej rzeczywistości, czy gdzieś ten, ten rozwój, ta rewolucja będzie sobie powoli przebiegać? Pani Lola. Uh. My szczerze powiedziawszy wiemy, co będzie za 5 lat. My już się przygotowujemy do tego i pracujemy z klientami. Tak? Jeżeli klienci mają nowe projekty, projektują nowe pojazdy, to te pojazdy będą wchodziły w życie za 4-5 lat. Także my już tam jesteśmy i pracujemy nad tym, żeby być. Natomiast jak się spotkamy za 5 lat, pojawią się znowu nowe tak? elementy, do których się trzeba będzie przygotować. Więc innowacja jest po prostu niezbędna i to taka innowacja szybka. My nie mamy dużo czasu, tak? żeby się przestawić. Ale no, bez innowacji tego nie zrobimy. Że... Panie Krzysztofie, może teraz odwrócę kolejności. Za pięć lat ja bym chciał, żebyśmy nie, do, nie debatowali dalej o elektromobilności. Nie, to nie jest debata myślę, czy, znaczy, to jest debata jak. Myślę, że nadal będziemy, tak? E, jeśli chodzi o takie aspekty związane z technologią, to jakoś się o nie nie... Nie martwię, bardziej martwię się o to, jak ten świat będzie wyglądał pod kątem tego, czy zdążymy z regulacjami, bo jeżeli Państwo tutaj mówiliście o rozwoju tych nowoczesnych technologii i mówimy o chociażby tym przemieszczaniu się tych pasażerów w autobusach i identyfikacji, zliczaniu ich, a pewnie za chwilę wprowadzeniu kamer, to będziemy musieli to, zabezpieczyć to odpowiednio, bo to jest masa danych, które są gromadzone i tak dalej. Znaczy RODO jest takim, można by powiedzieć, niechcianym tak, dzieckiem, mówię, po które weszło na rynek. I tak naprawdę jak wszyscy słyszą RODO, to wszyscy się boją i mówią największa głupota z głupot, bo nikt nie wie tak naprawdę, jak to zastosować i gdzie, gdzie to powinno mieć miejsce i, i które dane powinny być chronione, i jak i tak dalej. To wynika z tego, że dzisiaj regulator ma bardzo duże wyzwanie że on powinien współpracować z tymi, którzy rozwijają technologię i jak gdyby zabezpieczać też przepisy, prawa po to, żeby obywatel był chroniony. Tak? No bo jeżeli mówimy o tym, że pojazd będzie nas monitorował łącznie z tym, że będzie sprawdzał, jaki mamy puls, i jak się zachowują nasze oczy, kiedy jesteśmy zmęczeni, i tak dalej, będzie radarował to wszystko, tak? No to w tym momencie też potrzebujemy specjalistów od bezpieczeństwa danych, od tego, aby. Panie, żeby to się nie wydostało. Więc, więc ja myślę, że za pięć lat będziemy nie tyle skupiać się może aż na rozmowach o tym, jaki będzie napęd, jakie będzie źródło napędu, i mam nadzieję, że rozwiążemy te wszystkie problemy związane właśnie z sieciami elektroenergetycznymi, i tak dalej. Natomiast zapewne będziemy się zastanawiać, w jaki sposób dzisiaj. Chronić się przed tym, co stworzyliśmy. Panie Mateuszu, za pięć Słytnie lat. Właśnie spojrzałem na zegarek, więc myślę, że doceni Pan bardzo krótkie podsumowanie. Tak jak już było powiedziane, mam nadzieję, że za pięć lat te technologie, o których dzisiaj mówiliśmy w kontekście przyszłości, staną się już teraźniejszością, ale mam też nadzieję, że pojawi się jakaś zupełnie nowa technologia, która sprawi, że te nasze rozważania troszeczkę. Skręcą w innym kierunku i będziemy się zastanawiali, jak ją można zastosować do tego, aby właśnie uczynić ten świat lepszym. No i najważniejszy element, mam nadzieję, że będziemy za pięć lat mogli się swobodnie spotykać, tak face to face, bo jak pokazał ostatni czas, to nie jest takie oby oczywiste. Tak, oby tak nie było. Wiem, o, o czym Pan mówi, i też sobie tego życzę. Panie Tomaszu, na koniec, ostatnie zdanie. E, przyszłość jest dziś tylko nierównomiernie rozłożona. O tym mówi chociażby wystawa w Centrum Nauki Kopernik, która tutaj się odbywa od dwóch lat, gdzie prowadzimy akurat debatę. Według obliczeń Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych ceny samochodów napędzanych konwencjonalnie w 28, czyli dokładnie za 5 lat, powinny się zrównać. A zatem będziemy mieli bardziej przejrzystą sytuację, będziemy mieli łatwiejsze reguły wyboru my jako konsumenci i będziemy mieli zapewne to, o czym Państwo mówiliście wcześniej, większą ilość technologii dostępną już teraz. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. E, godzinna debata o innowacjach w branży Mobility dobiegła końca. Mam nadzieję, że była dla Państwa interesująca. Dla mnie Marcina Klimkowskiego, szefa działu e, w, motoryzacyjnego w, We Wprost. Bardzo. Ze mną byli e, i z Państwem oczywiście, pani Ilona Piwkowska z Sango Ben Securit. Pan Mateusz Figaszewski z Solaris Bus Coach, pan Tomasz Mucha z Mercedes Benz Polska i pan Krzysztof Świerk, dyrektor zarządzający z Polskiej Izby Motoryzacji. Serdecznie dziękuję Państwu i dobrego dnia.